Będę usilnie zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jeszcze 2 lata temu o Bielawie mówiono, że jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych i przykładem miasta na Dolnym Śląsku, które wzorcowo przeprowadza program rewitalizacji byłych terenów poprzemysłowych. Zapewniał nas o tym sam marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Jestem pod wrażeniem tego, co działo się w Bielawie, bo jeżeli popatrzymy na kwotę, prawie 60 milionów wykorzystanych środków, co prawda są tam też nie tylko środki RPO, są również środki pochodzące z komponentów krajowych i to jest również przykład tego, jak samorząd może sięgać po te środki unijne i jak się rozwijać. No, przykłady świadczą o tym, że przy dobrym pomyśle, przy poszukiwaniu środków, bo nie chodzi o to, żeby wszystko robić za swoje, kiedy jest możliwość korzystania z środków unijnych, to jest też taki jak gdyby drogowskaz, przykład, jaką drogą powinny pójść inne samorządy. Dzisiaj ze smutkiem dowiadujemy się, że już po raz drugi z rzędu burmistrzowi Piotrowi Łyżwie przechodzą koło nosa kolejne miliony, które były praktycznie na wyciągnięcie ręki. Krytykował on poprzedników i zapewniał, że postawi na zdobywanie jeszcze większych środków unijnych. Po dobrej zmianie na kluczowych stanowiskach w Urzędzie Miasta w Bielawie nie ma do tej pory osób potrafiących prawidłowo przygotować wnioski unijne o dotacje. Wiceburmistrz Witold Runowicz, odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych, jak na razie nie miał okazji do wykazania się w temacie, choć w opinii Piotra Łyżwy posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie zdobywania środków z Unii Europejskiej, ale jak widać od 2 lat jedynie w szeroko rozumianej teorii. W ubiegłym roku Bielawa nie pozyskała ponad 3 milionów złotych na remonty dróg w obrębie ulicy Wysokiej. Projekt ten przygotowany był pod okiem żony komendanta Straży Miejskiej, która jest obecnie kierownikiem referatu do spraw m.in. pozyskiwania środków unijnych. Jak się okazało, był tak źle przygotowany, że nie przeszedł nawet oceny formalnej. W tym roku burmistrz Piotr Łyżwa, wiedząc już jakie ma zaplecze i wsparcie w tym temacie, postanowił wynająć zewnętrzną firmę, aby tym razem nie było takiej wpadki. Niestety, mimo zapłacenia 8 tysięcy złotych, projekt na dofinansowanie w wysokości kolejnych 3 milionów złotych znowu wyleciał w kosmos i nie przeszedł nawet oceny formalnej. 2 lata temu podczas kampanii wyborczej w Bielawie zwolennicy Piotra Łyżwy publikowali billboardy ze zbiornikiem Sudety pełnym piłeczek, których jest tam ponad 42 miliony. Teraz piłeczki te z pewnością by się nie zmieściły i zalały całą Bielawę, bo będzie ich aż 46,5 miliona. Jak to się ma do obietnic przedwyborczych Piotra Łyżwy? Jezioro plus, basen plus, a teraz kolejne miliony w obligacjach, niestety na duży minus.